Davik, ja nie mogę pozwolić na to, żeby ktoś taki chodził po Palionowie i dalej tak broił. Ale dlaczego chcesz mu cokolwiek zrobić? Bo zasłużył na to, żeby odsiedzieć sobie chwilę w więzieniu. Nie, nie. Siemanek na wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i dzisiaj jesteśmy z żabą Dave. Ała, wow, ale proszę nie bić się na Rusza, czekaj, nie. O, dobra, dobra, teraz chcesz się bić? Kurde, przepał, Paweł! Pomocy! Jaki Paweł, słuchaj, ja nie mogę pozwolić na to, żeby tutaj... Kurczę, proszę, Paweł. proszę się zatrzymać, bo będę strzelał. Dawid. Co? Jest do mnie gada. proszę nie obrażać mnie na miejscu publicznym. Dobrze. Proszę, ale czemu on na mnie nie patrzy? Jak on, Paweł. Jaki on jest bezczelny. Paweł, co się dzieje? Paweł, co się dzieje teraz w twojej głowie, Paweł? Nie, jak on kucnie, to jest sama głowa przecież. Paweł, kucnij. Paweł, nie rozmawiasz, szczęścia nie przynoszą. No ale, dobrze, Paweł, kurczę, uciekaj. Czy ty możesz zrozumieć... Czy ty możesz zrozumieć, jak on... Nie spojrzy na mnie w ogóle. Paweł, ucieknijmy w delegację. Paweł, uciekaj. Nie patrz, jak unika kontaktu wzrokowego, możesz. Paweł, chodź. Paweł, chodź stąd, Paweł. Nie no, słuchaj, Paweł, ale ja muszę... Paweł, chodź za mną, ale zaufaj. Nie do kosza, to nie miejsce dla ciebie, stary. Zaufaj, chodź. Dobra, chodź. Czekaj, bo ja teraz muszę... Kurczę, mogłeś tam zostać. Ej, ale czemu wy spiskujecie przede mną w trakcie, kiedy ja mówię? Ale mówienie, a spiskowanie nie wyklucza. Kurczę, ale czy ty rozumiesz, że ja muszę go zamknąć? Nie, kurde. Robert! Nie, no co jest? Co jest? Uciekaj, król! Dobra, dogonię was moim straganem. Nie, no ty nie masz jeszcze straganu. Jak nie mam, gdzieś jest, tylko nie wiem gdzie. Zaraz go znajdę, bo on tu gdzieś zaparkował. Jak go nie ma? Mam nadzieję, że go się nikt nie pozbył. To był mój ulubiony stragan. Nie widziałem żadnego straganu. No ale on poczekaj, tu gdzieś pływa. Król, dawaj do portu. O kurde, król! Czekaj, kurczę, bo tu gdzieś jest ten, tylko... Dawaj do portu, o, jest! Mam stragan. Czekaj. Nie ma. Ale on mam, jest nienormalny. Jest... Ale gdzie jest? Gdzie, czekaj, gdzie bo to jest mój policyjny wóz, czyli stragan. To jest funkcjonariusz psiarni, nie można tak rozmawiać. Paweł, nie wolno. O kurde, jak ty to zrobiłeś? Paweł, jak ty to zrobiłeś? Dobra, uwaga. No? Co on zrobił? Uwaga, lecę, gdzie jesteś? Patrz, Paweł. Gdzie ty jesteś tym straganem? Gdzie on jest? Jadę, ujo. Tam jest, patrz, tam jest. Proszę się zatrzymać, to jest mój powód. On nawet nie patrzy, jak ja straganem pływam, nie? To już jest tak bezczelny. Uderzyłem się. Ten stragan no... się topi. Przejęcie straganu. Paweł, pływaj się w śliną dal. To jest rzecz. Ej, na to się nawet nie da wsiąść. Co ta skrzynka tu robi? Nie wiem, to nie jest mój stragan. Proszę zostawić. Psy. Dobra, ja lecę zaparkować tym, czyli moje parkowanie wygląda mniej więcej tak. Próbuję. Ja chcę sam parkuję. Paweł, wypłyń, Paweł! Próbuj! Nie, ale czekaj, bo musimy sobie coś wytłumaczyć, bo jak tak dalej pójdzie, to będzie rozprawa w sądzie. A chyba tego nie chcemy, nie? Ale za co rozprawa? No, za to, że tutaj... Ja się zastanawiałem właśnie, kto mnie uderzył, ale już chyba wiem. Dobra, proszę, musimy po raz... Kurczę, proszę nie podnosić ręki na funkcjonariusza policji! Czemu Dave'owi ten przednia część twarzy tak się zaświeca na mocny czerwony? No bo on się robi strasznie wściekły. Bo ja mam wtedy rage'a! O, dobra. Nie, z miecza! Dobra, dobrze, gdzieś stracił swoją zbroję. O, już polubiłeś? Już polubiłeś pana policjanta? Nie, mów szybko, bo nie mogę patrzeć, to jest... Mów szybko, nie mogę na ciebie patrzeć. Ty, kurczę, bo cię zamknę w więzieniu i będziesz ciągle musiał ze mną rozmawiać. Patrz, ale patrz, jak cię teraz zrobię. Patrz. O kurde. Patrz. No spojrzy na mnie, zmuszę go. Patrz, o, patrzył na mnie. Zmusiłem go do tego, że... Pa jak się wpatruje w moje oczodoły. Nie no, słuchaj, czekaj, bo jeżeli... Bo musimy sobie kilka rzeczy wytłumaczyć, słuchaj, bo ty tutaj bardzo broisz od samego początku, prawda? Chciałeś spalić Palionowo, jak się na to odniesiesz, co? Jesteś paliony, chciałeś spalić własne miasto. Jak, dlaczego ty takie coś robisz? Chcesz mnie zamknąć? Tak, chcę cię zamknąć. Mogę wejść?
Możesz. Możesz do celi wejść. Chodź. Pokażę ci cele, chodź. Dobra. Dobra. Jest zainteresowany tym dealem ewidentnie. Chodź, chodź. Tu patrz, jest ale piękna, piękna cela. Może pozwolę ci wybrać. Ej, ale zobacz, zobacz. Jak sobie łapy spompowałem po siłowni. O, jestem napity, kurde. Dobra. Chodź tu, gdzie wy jesteście? Chodźcie tu. Pozwolę ci sobie wybrać cele. Nie, Paweł! Dobra. Ale jesteście, widzicie, chcieliście mnie w konia zrobić, a tu nie tak łatwo, nie tak łatwo. Nie no, słuchaj. No jesteś za niski, jest, nie może dosięgnąć do klamki. Więc musi. No kurczę, ale czy ty możesz przestać podpalać palionowo? Drugi, nie widzisz tych łap? Zobacz rozmiar tych łapa. Jaki papaj. Jaki papaj. Lepiej ze mną nie zadziała. Ale co, bo on wszedł do środka, ty. Halo? Ty jak wszedł przez szybę? Gdzie on jest? Paweł. Paweł, co ty robisz? Podoba mi się. No i on nas zamknął! Jest prawda, korzystnie. Dobra, teraz możemy rozmawiać. Teraz. Niech pójdzie, mam plan. Nie, dobra, ja nigdzie się stąd nie wybieram. Teraz muszę was przesłuchać porządnie, więc uwaga, rozpoczynam. Rozpoczynam. Nie, na chwilę nie. Dobra, czekaj. No, wychodzę. Dobra, wróciłem. Już minęła chwila. Hej! Kurde. No nie no, ale dlaczego ty masz kilo w tym więzieniu? Dobra, ale kurczę, konfiskuję to, proszę mi to oddać. Tak jest z siebie pies jak nijaki pies. Możemy porozmawiać na dystans. Dobra, ale to czemu na dystans? Myślisz, że cię nie widzę? Inaczej na tamtej. Myślisz, że cię nie widzę? Stował się i udaje, że go nie ma. Dobra, kurde nie no, bo musimy się dogadać, słuchajcie. Musimy się dogadać. Dobrze, tłumacz. Ponieważ sytuacja wygląda tak, że musicie niestety przestrzegać regulaminu, który jest, prawda, tutaj na Palionowie. Zacytuję regulamin, prawda? Punkt pierwszy. Policjant ma władzę. Punkt tak? Drugi, patrz, punkt pierwszy. Dlaczego ty siadasz na dźwignię? Ale niby jestem mały, ale jednak nie. Przestań! Jest jaki on jest obleźny, nie mogę z nim. Co się z nim stało podczas kiedy go nie było? O kurde! Paweł, kurde, bo ci wykrzywię go w drugą stronę, masz go. No, ale patrz to, co się dzieje z tym głową? Czy ja do ciebie? Dosięgasz. Ja nie mogę, twoje marzenie się spełniło. O, ja stąd idę, same grono. To jest mały zboczeniec, ja nie mogę z nim spędzać dużo czasu. Gdzie jest przedszkole? Proszę wybudować przedszkole. No on tu nie zasłużył w ogóle na przebywanie. Davik, musimy wybudować przedszkole, bo on jest niewychowany. Gdzie ty jesteś? Gdzie jesteś? Ale nie możesz uciekać. Ja się boję z takimi ludźmi rozkonwersować. Kurczę, ale ty rozumiesz, że ja zostawiając mnie samego z nim, ja jestem narażony na, prawda, zdziwaczenie? Nie, jestem na szef logo. Nie, spoko. Dobra. Będzie ci coś. Widzę cię. On nasze się tam nie wejdzie. Tam będziemy ja mogli... Ja tam chcę. Postanowiłem zrobić skok. Ostatni. Ja też tam chcę. Dlaczego ostatni można skok w twojej karierze? Ponieważ to koniec. Aaaa! Czemu ty jesteś wow! Ty? No nie! No nie! Kto tam dał TNT? Kto? No tam był przycisk. Nie wiem kto to zrobił. Tam był przycisk, stary, jak kliknąłem, żeby ja myślałem, że to otwiera jakieś przejście tam, żeby wejść do góry. A nie, spytam jak. Paweł, dlaczego ty tutaj, widzisz, ale o to mi chodzi, że on tu przyszedł i od samego początku broi. Na pewno on ale postawił kurde, to TNT tam. TNT ktoś tam. Mogę go aresztować? Ja David, czy ja mogę aresztować? On właśnie pozbył się twoich nóg. Ale to ktoś inny. Nie, to nie był ktoś inny, to był on. Ja ewidentnie wyczuwam spisek, stary, on od początku jak tu przyszedł, ciągle coś broi i ciągle chce coś rozwalać. Tak, dobra, sam daj się TNT. Nie, to nie ja kiedy, ale policja nie robi takich rzeczy, czy ty możesz zrozumieć to działanie? Ale zrozummy się w paru kwestiach, tak? Tosik, ja wiem, że to ty podużyłeś tam. Nie, to nie byłem ja, ale wypraszam to sobie. A mam to sprawdzić? No. No proszę bardzo, jak to udowodnić, że to niby ja? To nie byłem ja, poza tym ja do ciebie próbowałem się dostać i ty on to zdemolował. Poza tym on sam krzyknął, że coś wybucha.
Ale on jest. On, nie wiem, co się z nim stało. Odkąd ty wróciłeś, to on jakiś jest nadpobudliwy, on ciągle biega. Nie, bo to nie o to chodzi, wiesz. O co chodzi? Bo ja po prostu nie wytrzymuję, jak sobie zaraz trio nie zagram. Ale to musisz mi pomóc najpierw rozwiązać tą zagadkę. Co ja mam z nim zrobić? Ułaskawiasz go, czy co? No sam dałeś te TNT. Zostaw go, Paweł, uciekaj! Ułaskawiasz go, czy nie? Czekaj, gdzie on jest? Paweł! Gdzie on jest? Znik mi! Na... Paweł, uciekaj. Chyba on do shop-u wszedł. Na przyjemny park, Paweł, uciekaj. Albo na... na zadybę. Pomocy! Pomocy, o mnie atakuje. Dobra, dostał, dobra, ułaskawiam cię. Trudno, w tym odcinku to będzie na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, widzimy się na następnym odcinku. Nie, nie, pal... Kurczę, ale nie, Dego to już nie odpuszczę. Będę go gonił, będę go gonił przez cały czas, odkąd... Dobra, patrz, teraz cię... Pa, jeszcze mi się do chaty włamał. Nie, 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 pal mi chaty. Co ty zwa... Nie. Nie. Ja nie mogę jaki place. Nie, to sobie nie wyobrazić, że na filmie. Jaki ples! Nie, no kurde, pokonam go! Pokonam go! Niesamowity! Nie, jak on tego uniknął! Dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się następnym już jutro o 19:19. Trzymajcie się, na razie, pa pa!